Nutrie w Rybniku były niczym miejskie maskotki. Teraz mają zniknąć. RDOŚ ogłosił przetarg na ich odłowienie i eliminację. Prawo blokuje zakładanie i finansowanie przez samorządy azylów. Jaki pomysł na ratowanie tych zwierząt mają władze Rybnika, o tym Karolina Komada. Ten widok bulwarów nad Nacyną w Rybniku nie wywołuje już zdziwienia. Spacerowicze, bawiące się dzieci, kaczki i nutrie, urocze, nawiązujące kontakt z ludźmi i szukające pokarmu. To ja widzę, jak ludzie nawet przez sam weekend to by te zwierzaczki dokarmiały. Tam przed chwilą kawałek dalej, po tamtej stronie koło działek. Pani przyszła, marchewki podała, jakieś warzywka. No. Przez ostatnie lata nutrie zadomowiły się na tyle, że stały się znakiem rozpoznawczym miasta. Stały się swoistą maskotką Rybnicza. I to był proces. To nie jest tak, że miasto nagle wymyśliło sobie produkt reklamy pod tytułem Rybnicka Nutria. Maskotki, które wymknęły się spod kontroli. W 2021 roku nutrie zostały dopisane do listy gatunków inwazyjnych. Zwierzęta żerują na korzeniach, co powoduje destabilizację wierzchniej warstwy gleby, a następnie jej erozję. Dodatkowo nutrie usuwają więcej roślin wodnych niż potrzebują do zaspokojenia swoich potrzeb żywieniowych. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła przetarg na odłowienie i przekazanie do unieszkodliwienia prawie 200 osobników na terenie województwa śląskiego. Tak naprawdę dążymy do tego, aby jeżeli jest konieczność wyeliminowania, jakby uśmiercenia tych osobników, to robimy to w sposób najbardziej humanitarny, czyli uśmiercenie farmakologiczne lub w momencie, gdzie będzie to możliwe, humanitarny odstrzał. Mimo że w województwie śląskim nutrie występują w kilku lokalizacjach, to największa fala krytyki spłynęła na rybnicki magistrat. Internauci uważają, że to władze Rybnika powinny interweniować. W piątkowy poranek urzędnicy wyliczali podjęte działania. Dzwoniłam do licznych instytucji w Polsce, m.in. do ZOO w Chorzowie, gdzie dowiedziałam się, że nasz ogród zoologiczny nie może przetrzymywać takich zwierząt, ale wskazano mi ZOO w Poznaniu. Dzwoniłam do ZOO w Poznaniu, bo oni jako jedyne tego typu miejsce w Polsce może przetrzymywać zwierzęta dzikie o niewiadomym pochodzeniu. Otrzymałam informację zwrotną z ogrodu zoologicznego, że nie mają miejsca dla nutrii. Miasto wciąż skłania się ku budowie azylów. Kosz jest jednak wysoki, a urząd jest ograniczony ustawą o finansach publicznych. Jak przyznaje prezydent, będzie rozmawiał z posłami i senatorami, by pojawiły się zmiany systemowe. Na pewno trzeba rozwiązać tą lukę prawną, znaczy albo samorządowi dać możliwość finansowania tych azyli. To jest rzecz najprostsza. Dwa, z punktu widzenia najrozsądniejszego rozwiązania, to jest stworzenie tego centralnego azylu dla zwierząt, żebyśmy po prostu mogli przekazywać. No, to nie są ilości chyba takie zatrważające. Myślę, że mówimy o kilkuset nutria na terenie kraju. Pojawił się też pomysł sterylizacji nutrii, które mogłyby być przekazane do adopcji. Wystarczyłoby rozszerzyć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, a także uznać nutrię za gatunek hodowlany. Brakuje jednak zgody RDOŚ. Pomysł oczywiście być może dobry, ale na to wszystko jest już za późno, ponieważ tak naprawdę miasto Rybnik wiedziało od przynajmniej ponad roku o tym, jaki los czeka te zwierzęta. Działania, które są opisywane dzisiaj przez Rybnik, należało wykonać w momencie, kiedy ta populacja liczyła 16 czy 15 osobników. Miasto jednak nie zamierza się poddać i będzie kontynuować rozmowy z RDOŚ-em, przynajmniej do momentu wyłonienia wykonawcy. Przetarg kończy się w poniedziałek 26 sierpnia. Nastąpi wtedy otwarcie ofert.